To są w tej chwili influencerzy, którzy zastąpili rolę autorytetów, szermują różnymi pomysłami. Często są to pomysły zupełnie irracjonalne i zaczynamy błądzić. Panie profesorze, wiemy, że mamy programy profilaktyczne kierowane do konkretnych grup wiekowych, mamy programy profilaktyczne ukierunkowane na konkretne jednostki chorobowe, ale wydaje się, że jeżeli chcemy patrzeć długofalowo, to taką podstawą jest budowanie zdrowia już od najmłodszych lat. Tak, budowanie zdrowia od kołyski. To są dobre wybory zdrowotne czynione przez rodziców na rzecz swoich maluchów. To także rodzinny stół, przy którym trzeba rozmawiać o zdrowiu, o dobrych wyborach zdrowotnych, bo to jest główny paradygmat zdrowia publicznego. Musimy się nauczyć dobrze wybierać, musimy umieć dojść do właściwej, prawidłowej wiedzy. Prawidłowej, dlatego że mamy w tej chwili problem z tym, że jesteśmy epatowani różnymi informacjami, często zupełnie niesprawdzonymi. To są w tej chwili influencerzy, którzy zastąpili rolę autorytetów, szermują różnymi pomysłami, często są to pomysły zupełnie irracjonalne i zaczynamy błądzić. A to błądzenie kończy się fatalnie. To są później ciężkie choroby, to są zaniedbania, to jest stosowanie rzeczy, które są zupełnie irracjonalne, to jest także naruszanie naszych budżetów. No i to jest właśnie największy problem w tej chwili, żeby ludzie nauczyli się dobrze wybierać. To jest także związane z czynnikami kulturowymi. To jest związane z tym, że no mamy różne możliwości przyswajania wiedzy i mamy także niemały problem, bo w którymś momencie nie dochodzimy do sedna, tylko dlatego, że nie ma na przykład odpowiednich przedmiotów w szkole, że uciekamy od rozwiązywania problemów. No marzę o tym, żeby był problem związany z alfabetyzacją zdrowia, prawda? Czyli właśnie z tym, żebyśmy mieli odpowiednie kompetencje zdrowotne. To jest dom, szkoła, środowisko. No w tej chwili niemałym problemem jest to, że internet nam wszystko zapewnia, wydaje nam się, że zapewnia, tak? No nie potrafimy po tym internecie tak surfować, żeby wyciągnąć to, co jest naprawdę dobre, mądre. Różne strony są różnie pozycjonowane. Ktoś może zapłacić, spozycjonować swoją informację, żeby monetyzować, nie wiem, chociażby stosowanie jakichś suplementów czy terapii, które są zupełnie nieskuteczne. Widzę biorezonans, prawda? I szereg różnych rzeczy, które, tak jak po raz kolejny powiem, są zupełnie irracjonalne. Powiedział pan o rodzinnym stole, na tym stole, powiedzmy tak ogólnie, rodzinnym stole, ale niekoniecznie to jest stół, tylko automaty z napojami energetyzującymi chociażby, czyli te wybory też dotyczą no, tego, co dzieci jedzą, co dzieci piją. Aczkolwiek według mojej oceny, zawsze to mówię i muszę powiedzieć, że jestem dość mocno dumny z tego, że jakoś do przestrzeni publicznej wprowadziłem to określenie, że najważniejszym meblem w domu jest stół. To stół, przy którym siedzimy, rozmawiamy, wspólnie gotujemy. Na tym stole są rzeczy, które są zdrowe, polecane. To są warzywa, owoce, ale przede wszystkim rozmowy. To są także rozmowy o problemach dzieci, o problemach wszystkich tych, którzy są domownikami, prawda? A później spacer, prawda? Czy też bycie razem. Mamy w tej chwili gigantyczne problemy z depresją u dzieci. No, ilość prób samobójczych jest niewyobrażalna w tej chwili. To przecież się bierze z tego, że nie rozmawiamy, że sugerujemy się, że nasze życie jest związane z ilością lajków, prawda, z akceptacją innych, tak, poprzez właśnie internet. Nawet nie są interakcje takie twarz w twarz. No, jest to wielki problem. Ale zwrócił pan uwagę na rzecz także niezwykle interesującą. Wyruszamy z domu i mamy aparaty wendingowe, gdzie są w większości rzeczy niezdrowe. Mamy stołówki szkolne, które też nie do końca spełniają kryteria. Mamy rzeczy, które są reklamowane jako rzeczy, bez których nie można się obejść. Mamy energetyki, które są naprawdę nikomu do niczego niepotrzebne, bo kilkunastominutowy spacer zapewnia znacznie większą percepcję niż wypicie jakichś hektolitrów płynów. Są zupełnie irracjonalne. Mamy szereg różnych zagrożeń. Było ich znacznie mniej wtedy, kiedy jednak były autorytety, byli rodzice, którzy się interesowali. Jesteśmy w tej chwili zabiegani, nie mamy czasu na siebie i stąd te problemy. No, można by o tym mówić w nieskończoność. To jeszcze jeden wątek. Powiedział pan o kofeinie, o napojach z kofeiną. Wiadomo, że kofeina uzależnia, ale uzależnia też tytoń.
I o tym też chyba trochę mało mówimy. To znaczy tytoń. Tytoń jak tytoń, ale nikotyna. O tym też chyba trochę mało mówimy, a... Mówimy. No mamy w tej chwili też niemały problem z tym, że jest wzrost spożycia wyrobów tytoniowych w Polsce. Mieliśmy spore sukcesy. W ciągu kilkunastu lat potrafiliśmy prawie o połowę ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych. W tej chwili po pandemii mamy niestety trend wzrostowy. Zaczyna się od wapowania, czyli tak te nieszczęsne papierosy. To są papierosy, te e-papierosy, przepraszam, to jest inicjatywa dla dzieci i młodzieży do późniejszego palenia. Są na to już twarde dane, cała masa badań naukowych. I oczywiście być może jest to lepsze, jeżeli jest to zamiennik dla normalnego tytoniu, dla papierosów, ale niestety inicjuje to późniejsze działania, uzależnianie się dzieci. No, każdy rodzic wie, że dzieci to relatywizują. Mówią, przecież to jest tylko para wodna z jakimś przyjemnym zapachem, prawda? Brzoskwinia, pomarańczka. Ale tak naprawdę no, jest to jednak dość istotnie groźne. Mamy zespoły Ewali, to są takie zespoły właśnie po e-papierosach, opisywane w tej chwili już normalne schorzenie, a my to relatywizujemy. To jest właśnie problem, przestańmy to relatywizować.